Alex jest wściekły na chłopaka, którego pocałowała jego siostra. Chce go pobić, aby dać mu nauczkę. Serio? Dyra mi kazała przymtać mnie do pałki, przecież nawet nie palę. Ja też nie palę, nam kazała, to musimy to zrobić. Nie. Bez sensu w ogóle. Już nie jesteś taki pewny siebie, co? Serio, dwóch na jednego. Tulpy jest gra. Trzymaj go, Macie. I tak mam nawet. Tymczasem Honorata szuka Konrada. Polubiła go i chciałaby spędzić z nim kolejną przerwę. Dzięki. Jezu, Alex, zostaw go! Spadaj, młoda, bo zaraz ty oberwiesz. Ej, zawołaj się Borkowską, szybko! Jezu, Alex, Borkowska za chwilę tutaj będzie! Trzymaj gębę na kłódkę, bo będziesz wyglądała tak jak on. I wbij sobie w końcu do tego pustego łba. Z żadnych koleżanek, żadnych wypadów, a tym bardziej żadnych chłopaków. Zrozumiano? Pytam, czy zrozumiano? Tak! Spadamy. Rozejść się! Jesteś wanie tylko. Zostaw. Proszę pani! Zostaw. Matko Boska, co ci się stało? Kto ci to zrobił? Jej brat. O matko, Alex? No i jego kolega ten. Powiedz mi, co ci jest? Możesz wstać? Czekaj. Pomóż mu wstać, ja pójdę poszukać chłopaków. Widzieliście gdzieś Aleksa, Maćka? Gdzie? A, no widzę was. Dzień dobry, pani. Wstańcie, to... bardzo proszę. Raz, dwa. Po co? Stań, proszę. Stało, co wyście zrobili? Proszę wam, żebyś stał. Co wyście zrobili? Pobiliście kolegę. Co? Nie, dlaczego? Jak to nie? Co? Dlaczego? Widziałam. Ziomek, nie rozumiem, o co ci chodzi. Siedzieliśmy cały czas z Maćkiem tutaj na ławce, a ty się wywaliłeś i zwalasz to na nas? Rzuciliście się na mnie we dwóch. Ona to widziała, no potwierdź to. No właśnie, Honorata, no. Powiedz coś. Widziałaś, że pobiliśmy Konrada? Honorata, jeśli to widziałaś. Proszę cię, żebyś mi o tym powiedziała. Powiedz, no. Widziałaś czy nie? Nic nie widziałam. Co? Naprawdę. Aha, rozumiem. No to znaczy, wyjaśnimy sobie to wszystko z waszymi rodzicami. A teraz bardzo proszę, ty wracasz do szkoły, ty idziesz ze mną do higienistki, a panowie, proszę, przede mną pod sekretariat. I tam na mnie poczekacie. Bez dyskusji, proszę. Już. Raz, dwa. Już po tym sobie pogadacie. No. Głupia byłam, że myślałam, że jak będę miała po swojej stronie Konrada, to Alex w końcu da mi spokój. Ale ja z nim nigdy nie wygram, nigdy. A teraz jeszcze Konrad przeze mnie oberwał.